Proszę Państwa, się poszerza. Nasze radio to FM Euro. Conchita Barbie Baby Langstrom Extra nadaje. Nadaje, proszę Państwa. Wybuch okrętu, wybuch 20 groszy. Wybuch okrętu, 20 groszy. Same skandale, że mało tych pieniędzy jest, że bardzo mało i że coraz mniej, a jeszcze i mniej pracy będzie. I same skandale, proszę Państwa, że mało nam, mało, wszystkiego mało. I ten wybuch, proszę Państwa, i to jeszcze. Ojej, jeszcze tamto, gdy nadaje nasze radio. Tok FM, Euro, Conchita, Barbie, Baby, Langstrom, Extra. Ale proszę być z nami. Proszę nie sugerować się, że to jakiś taki wielki strach dla nas, dla Polaków, że tam z Rosji wygonili jakiegoś szpiega. No trudno, trzeba było nie latać tam. Trudno. Tak. Trzeba było tam nie latać. Oczywiście, trzeba było tam nie latać. Bliższe do uczestników konferencji, tak. Arcybiskup Stanisław wyraził przekonanie, że to wydarzenie zaowocuje refleksją o bohaterstwie Polaków podczas II wojny światowej. List przewodniczącego konferencji... Jankarski, że nie zdążył ksiądz Paweł opowiedzieć. Jankarski. Dużo rzeczy, dużo opcji. Mamy dzisiaj Państwu do wartościowego przedsięwzięcia. Przedstawienia, zasugerowania. Dużo opcji, dużo. Dużo drutów. Tak. Refleksją nad naszą historią, naznaczoną cierpieniem, ale i obfitującą w jasne przykłady bohaterskich postaw. Ufam też, że przyczyni się on do dalszego pogłębiania bohaterskich więzi pomiędzy naszymi narodami. Podczas konferencji Anna Henrietta Kretz-Galiszewski nie kryła wzruszenia, gdy opowiadała o ukrywaniu jej rodziny przez Polaków i Ukraińców. Byłam skazana na śmierć za jedną zbrodnię. Urodziłam się w ukrywali mnie i moich rodziców, państwo patralcy na strychu. Gdy rozstrzelano rodziców Anny Henrietty Kretz-Galiszewskiej, szukała ona schronienia. Trafiła do jednego z sierocińców prowadzonych przez siostry franciszkanki rodziny Maryi. Powitała ją siostra Celina Aniela Kędzierska. Weszłam do biura siostry Kędzierskiej i powiedziałam: mateczko, nie mam już rodziców, bądź moją matką. Siostra Kędzierska pogłaskała mnie po głowie i powiedziała: dziecko, tu jesteś bezpieczny. Organizatorami konferencji były działający przy Fundacji Lux Veritatis Instytut imienia świętego Jana Pawła II Pamięć i Tożsamość oraz Fundacja Front Debs. Patronat honorowy nad konferencją sprawowali marszałek Senatu Stanisław Karczewski, premier Beata Szydło oraz prezes PiS Jarosław Kaczyński. Patronat medialny nad konferencją objęło Polskie Radio. A my do tego tematu powrócimy w drugiej części magazynu Północ Południe. Polskie Radio 24. Północ Południe. W Warszawie odbyły się uroczystości związane ze 187. rocznicą wybuchu Powstania Listopadowego. Przy pomniku uczestników bitwy pod Olszynką Grochowską odprawiona została msza święta. Uczestniczyli w niej przedstawiciele Kancelarii Prezydenta, Parlamentu, Rządu i Samorządu. List od marszałka Marka Kuchcińskiego odczytał poseł Andrzej Melak. Powstanie listopadowe odegrało wielką rolę w podtrzymaniu świadomości narodowej i patriotycznych uczuć Polaków. Poświęcenie i bohaterstwo powstańców okupione represjami, zsyłkami i katorgami nie poszły na marne. Magdalena Merta z Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych podziękowała organizatorom obchodów. Podkreślała, że pamięć o Powstaniu Listopadowym jest bardzo ważna dla naszego narodu. To symbol tego, że wciąż są wśród nas Polacy, którzy chcą pamiętać o polskiej historii i którzy rok w rok organizują tutaj wspaniałe uroczystości przywracające pamięć o tych wydarzeniach 1830 roku. Powstaniem modlił się ruszańcem do nadbrzeży, nadruszańca do granic. Proszę o błogosławieństwo tej intencji. Irlandia to kraj, który, jak przewidział jeden z dyplomatów polskich w latach 20., doświadczy takich zakusów, takich nieprawdopodobnych doświadczeń, jak dzisiaj
Polską. Bóg by ją zniszczyć, by ją wyrwać z ramion Chrystusowej wielkiej chwały i trójki Chrystusa. Naszych polityk różańcowych intencji właśnie tych wszystkich problemów, które przeżywa nasza ojczyzna. W poniedziałkowy wieczór kanonii prezydent Andrzej Duda spotka się z wiktarskimi absolwentami polskich uczelni wyrażając znaczenie państwowe zasłużone za rozwój od grenacji. Historyk Andrzej Duda będzie rozmawiał z prezydentem, premierem i sekretarzem generalnym Komunistycznej Partii Wietnamu, chodzi o stolicę socjalistycznej z monopolem partyjnym, który wyszedł za granicę sądu w Kędziach. Tu szansa ma Polska, uważa czynna dyrektor Instytutu Nauki i Młodzieży Wietnamskiej i wiceszef Towarzystwa Społecznego. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, demonstracja przebiegła w pewnym momencie grupa zaproszonych osób podłączyła się do manifestacji i zaczęła atakować. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. W ostatnim czasie coraz bardziej niespokojnie. Kilkanaście dni temu również w centrum miasta płonęły samochody i zniszczone sklepy. Może ten, wiecie Państwo, zakaz będzie, to dotyczy supermarketów, ale tutaj mamy pokazany też dworzec centralny, gdzie jest Biedronka, no i po prostu będzie zamknięte. Tylko będzie otwarte dla tych, którzy jeżdżą. Tak, że Sejm przyjął ustawę o ograniczeniu handlu w niedzielę. Ale to ciekawe, sklepy na dworcach będą mogły być otwarte w niedzielę tylko wtedy, jeśli są związane z bezpośrednią obsługą podróżnych. Czyli widzicie Państwo, będą ograniczenia, ale no, tym sklepom zależeć będzie jednak, żeby nie tylko podróżni korzystali, proszę Państwa, ale ktokolwiek. No to więc przyjadą ludzie z centrum miasta, no, ponieważ jest w centrum miasta, to przyjadą ludzie z Sadyby, ze Służewca, z Ursynowa. Przyjadą ludzie i będą korzystać z tych sklepów, no choćby z tego, który tutaj pokazujemy, Biedronka na dworcu centralnym, proszę Państwa. Biedronka na dworcu centralnym. Także o tu właśnie, ta Biedronka na dworcu centralnym. Kupa śmiechu na wydechu, gdy nadaje nasze radio. To TFM Euro, Koncita, Barbie, Baby, Langstrom, Ekstra. I proszę do nas dzwonić. Oto są telefony. 536 214 988 531 571 888. I proszę Państwa, kto w łaskę do kogo idzie prosić, żebrać? No bo Warszawa jest żebracznicą wielką. Wielka, bo do 3 milionów. Wielka, bo Jerozolimskie 3. Wielka, bo Plac Krzyży 3. 3 Krzyży. Trójek Pańska 3. Mysia 3. Same trójki. Proszę Państwa, będą prosić ludzi, którzy przyjeżdżają z Józefowa, z Otwocka, którzy może by nawet nie chcieli nic kupić tutaj w tej Biedronce na centralnym, ale żeby jednak kupili. Ale tu jest uwaga, nie tylko dla podróżnych. Dla podróżnych, no to i tak okaże się, że jak ktoś przyjechał do Otwocka, bo tam jest zamknięte albo nie odpowiada, przyjechał tutaj do Biedronki na dworzec centralny, to ma pierwszeństwo kupić. Kupić,
zależeć będzie Biedronce na dworcu centralnym, aby kupić, aby ktokolwiek kupił. Także proszę Państwa, okaże się, że te służby wszystkie Zubrzyckich, co szczą pod schodami ruchomymi na dworcu centralnym, o czym mówiła, wypowiadała się do kamery, do mikrofonu też naszego radia, Conchita, do kamery w telewizji, taka pani Basia, która taka inteligentna, jedna z takich mądrzejszych kobiet, która nie miała gdzie spać, to spała gdzieś, a to tu na ławce na centralnym, a to tam, i ją ci Zubrzyccy cupali, przepędzali, przeganiali. Ona widziała, jak ci Zubrzyccy szczą pod schodami ruchomymi. Dobrze. I oni tak przepędzali tych podróżnych, a teraz okaże się, że ci pseudo-podróżni przydaliby się, żeby do Biedronki poszli, żeby kupili, bo to kierownik sklepu Biedronka i pracownicy sklepu Biedronka muszą zarobić. Teraz kto do kogo w łaskę przyjdzie? Państwo zobaczą, jak to się wszystko obróci, prawda? Że być może dojdzie do tego, że Zubrzyccy będą prosić, żeby ludzie przychodzili na centralny. Nie to robić, aby przepędzać z centralnego, ale żeby prosić ludzi, aby ludzie przychodzili na dworzec centralny. Czyli proszę Państwa, jak ta audycja znajdzie się już w internecie, będziecie mogli Państwo słuchać tego, co my mówimy. Proszę do nas dzwonić na te dwa numery 536 214 988 531 571 888. Czy są potrzebni Zubrzyccy na dworcu centralnym w takiej liczbie, że jak ktoś, powiedzmy, sobie ładuje telefon, a przychodzi do niego jakiś jeden z tych Zubrzyckich i no, nie lubią może jakiejś osoby, że może z wyglądu czy co, to trzeba ją przepłoszyć. No to zaraz koło tego jednego Zubrzyckiego pojawi się drugi Zubrzycki, a koło tego drugiego będzie trzeci, czwarty, piąty, szósty i tak stanowią, proszę Państwa, takie koło zamknięte, ale usłyszeli ostatnio, że jesteście dziady katolickie, że szczecie pod schodami ruchomymi i pewna kobieta Basia, która już umarła, która pomieszkiwała tutaj na dworcu centralnym i widziała Was jak szczecie, no ale przecież bezdomna nie będzie nagrywała na kamerę, bezdomna nie będzie nagrywała na telefon komórkowy, bezdomna nie będzie zdradzała, bo no to, że oni szczą, bo gdyby oni się o tym dowiedzieli, to by ją w ogóle nie wpuścili na ten dworzec, żeby nawet nie przeszła tamtędy. I także widzicie Państwo, już Zubrzyccy tracą pracę na dworcu centralnym, gdy nadaje nasze radio. Tok FM Euro, Conchita, Barbie Baby Langstrom Extra. Radio, proszę Państwa, obrotowe, radio ruchome, radio sendowylskie. Zapraszamy do telefonowania, zapraszamy do dzwonienia